Dzień dobry bardzo, witam Was bardzo serdecznie w wersji bardzo, 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 bardzo roboczej. Jak widzicie, w ogóle tak, dzisiaj zaczynamy weekend ślubny. Nasi bliscy znajomi mają ślub i wesele. Zaraz właśnie jedziemy zawieźć Mariusza do cioci Karoliny. Także ja wskoczyłam na szybko w sukienkę. Tutaj mam tą sukienkę, którą Wam ostatnio pokazywałam i słuchajcie. Mamy ten weekend ślubny. Widzieliście stan mojej cery przez wiele ostatnich miesięcy? Widzicie chyba teraz. Karolina ma mnie poratować jakimś korektorem, bo ja nawet korektora nie mam, bo przecież nie miałam problemów takich z cerą. Teraz jest jakiś dramat, jak ja patrzę na tą brodę, no ale nic nie zrobię. Mam nadzieję, że korektor da jakoś radę to ukryć. No my się, wiecie, powoli pakujemy, zbieramy, ponieważ nocujemy też na miejscu i zostajemy na poprawiny. Stąd właśnie pomysł oddelegowania Mariusza do ciotki, także bardzo fajnie, jestem Karolinie bardzo wdzięczna, że postanowiła się zająć naszym psynem. Także zaraz do niej jedziemy i później, co, może zrobimy sobie takie, wiecie, get ready ślubne? Totalnie nie mam pomysłu na makijaż, jeśli chodzi o moją fryzurę. To po prostu umyję i wyprostuję włosy, bo ja mam dwie lewe ręce do moich włosów, bo moje włosy są mega ciężkie, grube, twarde i wbrew pozorom może się wydawać, że a, no to fajne do stylizacji. No nie, bo po jakichkolwiek lokach się za chwilę rozprostowują, więc ja postanowiłam po prostu, wiecie, umyć i uczesać włosy. Chciałam iść do jakiegoś fryzjera, ale za późno się za to wzięłam. Poza tym nieznajomy fryzjer to jest trochę takie, wiecie, ryzyko właśnie z moimi włosami, jeśli chodzi o makijaż. Pewnie będzie to co zawsze, plus trochę mocniejsze, także zapraszam na dzisiejsze... W sumie to słuchajcie, to będzie taki weekendowy vlog. No, no to zapraszam. No dobra, słuchajcie, Mariusz odstawiony, ja wskakuję pod prysznic. Maseczki, peelingi, usuwanie warkoczy z nóg i nie wiem co tam jeszcze. Także widzimy się później. Stwierdziłam, że chcemy Mariusza odwieźć wcześniej, żeby mieć czas na spokojnie się zebrać i spakować. I właśnie już, jak wiecie, zrobię swoje wszystkie tutaj zabiegi, to na spokojnie zrobię kawkę i będziemy sobie robić make-up. Słuchajcie, hit. To jest moja ślubna torebka. Znaczy ślubna, no taka weselna, noszę ją, no wiecie, taka po prostu, no, na imprezy jakieś takie bardziej eleganckie. Ona jest parfuma i zobaczcie na to. Jestem świetnie przygotowana. Nawet nie potrafię jej otworzyć jedną ręką. Nie lubię jej, powiem Wam, że ogólnie jest nieporęczna, ale czekajcie, no. Patrzcie, jaka jestem sprawna. Poczekajcie, bo zwariuję. Zobaczcie na to. No, fajnie, fajnie. Także wiecie co? Spadaj torebko już oficjalnie. Biorę tą swoją Fabiolę i zmieniłam jej pasek na ten taki cienki, powiedzmy bardziej elegancki. Także biorę swoją Fabiolę i powiem Wam, że fajnie, bo tutaj zmieszczę aparat, chusteczki, bo na pewno im będą potrzebne, telefon, klucze do samochodu. Także spoko. A Ty, torebko, posiedź jeszcze w szafie. Słuchajcie, ja wiem, że ja Wam się dzisiaj pokazuję w świetnych wersjach. Najpierw w pryszczatej brodzie, teraz z mąką pod oczami, ale tak musi być, bo będę robić zaraz oczy. Słuchajcie, ja muszę tutaj oficjalnie na tym filmie podziękować Karolinie, bo Karolina to jest po prostu zuch dziewczyna. Po pierwsze zajmuje się moim synem, kiedy my jedziemy na imprezę i wysyła mi zdjęcia. Mariusz po prostu a to chilluje, a to się bawi. Pożyczyła mi najlepszy na świecie korektor, bo wiecie, ja ostatnio nie miałam problemów z cerą, nie miałam ani jednego korektora. Niczym bym tego nie przykryła. Nie wiem, co to jest. Pożyczyła mi jakieś cudo, po którym moja broda wygląda prawie normalnie. Tak wiecie, no pod światło nadal są jakieś bomby, ale tego nie widać. I ja nie wiem, co to jest, jak ona to zrobiła, w ogóle kolor się zgadza. I to jest ten z Maybelline z taką gąbeczką. O Boże, ja byłam pewna, że to jest coś takiego konkretnego. A słuchajcie, to tak fajnie zastygło, to było w takiej... takiej konsystencji musu. Super sprawa. Właśnie jej piszę, że rewelacja i że idę się dalej malować. I powiem Wam, że
Stresuję się. Może to już po mnie widać. Ja wiem, że to nie mój ślub, ale ja się stresuję. Ale ja po prostu tak mam, że ja jakoś, no nie wiem, stresują mnie takie rzeczy, jak wiem, że jest dużo ogarniania, dużo logistyki i w ogóle piszę tam z przyjaciółką, bo jest świadkową, jak tam wszystko. No i stresuję się razem z nimi. One się stresują i ja się stresuję na odległość, więc świetnie. Słuchajcie, robię brwi i ja na takie, powiedzmy, no większe wydarzenia nie robię brwi tak jak zawsze, że tylko tym żelem, tylko delikatnie je sobie wypełniam, no bo jednak takie, że tak powiem, mocniejsze brwi lepiej wyglądają na zdjęciach czy tam na filmach i ja zazwyczaj mieszam po prostu czarne z jakimś ciemnym brązem, żeby to, wiecie, nie było aż takie mega mocne, także ja trochę sobie brwi wyrysuję, dzisiaj zobaczycie taką mocniejszą wersję Magdy ogólnie. I tak właśnie sobie myślałam, że słuchajcie, to pierwsze takie get ready na moim kanale, więc śmiesznie. I tutaj właśnie sobie na górze wypełniam brwi, bo one są spoko, one są ciemne, są gęste, ale mają sporo ubytków przez młodzieńcze błędy, przez błędy młodości, o tak. Dobra, słuchajcie, mam kawę, nie wiem po jaką cholerę mi by się Melisa bardziej przydała. Ale ja po prostu też już Wam tak mówiłam, że mnie relaksuje coś takiego, że mam czas i siadam sobie na spokojnie z make-upem, że już wszystko jest ogarnięte dookoła i właśnie, że ja sobie siadam na spokojnie z make-upem. A, słuchajcie, jeszcze, bo akurat przyjaciółka napisała, zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć, że kupiłam Apple Watcha. Ja już wiele razy mówiłam Wam, że ten Mi Band mnie wkurza, bo jeśli chodzi o jakieś treningi na macie, to on bardziej demotywuje niż motywuje. I zapytałam na Instagramie, zresztą, i jeszcze tak, ten Mi Band, powiem Wam tak, jak na swoją cenę generalnie uważam, że jest spoko, bo on kosztował chyba 150 zł czy coś takiego, ale jeśli chodzi właśnie o treningi na macie, to jest dramat. Jeśli chodzi o liczenie właśnie treningów siłowych czy czegoś takiego, no to nie, to się totalnie nie sprawdza. Ale na przykład do takich treningów czy aktywności terenowych to jest super. Na rower, do biegania i tak dalej, to spoko. Ale na przykład on, słuchajcie, ja idąc z moim chłopakiem, mamy dwa takie same zegarki i one inaczej liczyły, w sensie tak jakby mój chłopak spacerował zawsze bardziej niż ja. I to nie chodzi, wiecie, tylko o ilość spalonych kalorii, bo wiadomo, że to się przelicza przez kilogramy, ale chodzi o dystans. A szliśmy obok siebie, nie? Więc stwierdziłam, że nie. Poza tym ja Wam też mówiłam, że on mi się po prostu wizualnie nie podoba. I że... No i zaczęłam się już zastanawiać jakiś czas temu w ogóle nad Apple Watchem i zapytałam właśnie na Instagramie dziewczyny. Ta mąka pod oczami jakby co, to wiecie, zniknie, nie? I zapytałam właśnie na Instagramie dziewczyny o Apple Watche i bardzo, okazało się, że bardzo dużo z Was je ma i powiem Wam, że nie wiem, na 40 wiadomości, no może 30, no jakoś tak mniej więcej, tylko jedna osoba była niezadowolona, więc o czymś to świadczy i jakby ja w momencie zakupu wiedziałam mniej więcej, jakie są wady, jakie są zalety. No na pewno wadą jest cena i to, że nie trzyma codziennie bateria, znaczy, że nie trzyma, że trzeba codziennie ładować. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt to, ile ten zegarek ma opcji, no to ja mu to wybaczam, że go trzeba codziennie ładować. Zresztą to wiecie, może wejść w taką rutynę, że na przykład przed snem sobie ładujecie, czy po prostu nie śpicie w zegarku. Poza tym on też się szybko ładuje i tutaj z tego miejsca chciałam też bardzo podziękować Alice, jeśli ogląda, bo ona mi zrobiła, słuchajcie, taką recenzję tego Apple Watcha. Porobiła mi screeny treningów, jak to wygląda, całego tego programu. Wiecie, że ja na przykład nie wiedziałam, że tutaj można wejść w historię, że widać każdy miesiąc, każdy tydzień, że są te okręgi, które się zamykają. Te okręgi to ja widziałam wcześniej, bo mi się właśnie to podobało. I że naprawdę, słuchajcie, zrobiła mi taką fajną recenzję, pokazała i powiedziała szczerze co i jak, że naprawdę mam wrażenie, że jej już w sumie zdanie było takim, a dobra, spróbuję. No słuchajcie, kupiłam sobie Apple Watcha SE i na ten moment jestem z niego bardzo zadowolona, ale jakby wiecie, no to jest nadal, to jest tylko gadżet, to jest tylko zegarek, to nie zmieni naszego życia, tak? To jest super gadżet, mogę płacić nim w sklepie, co jest super opcją, już to przetestowałam
kilka albo kilkanaście razy. To jest bardzo wygodne, więc bardzo się cieszę, jestem zadowolona z zakupu. Ja wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy, ale to słuchajcie, tak jak wszystkiego, dla każdego coś dobrego. Więc tak, ja słuchajcie, wracam do make-upu, bo się zaczynam rozgadywać, a jest... jest 12:23, czyli za półtorej godziny. No, czyli powiedzmy, że mam jeszcze czas zrobić ten make-up na spokojnie, ale wiecie, jak ja się rozgadam, to widzicie, że mi dużo dłużej to zajmuje, bo się nie skupiam tak na make-upie, a jednak tu by warto było. I tak jak mówiłam, no to nie jest mój make-up codzienny, ja się tak no mocno nie maluję. Teraz zrobię jakieś konturowanko twarzy. Odejmiemy sobie parę kilo. Nie wiem, który rozświetlacz dać, czy ten z Estée Lauder złoty, czy ten z Maca. Ale chyba dam trochę tego, dlatego że ten z Estée Lauder jest ciemniejszy, a ja użyłam tego podkładu z Vivo, który z kolei jest dla mnie za jasny i stwierdziłam, że tu się przybrązowię, właśnie bronzerem, żeby wiecie, to się jakoś mega mocno nie odznaczał. W ogóle Karolina jest kochana, bo chciała mi podkład jakiś dać, no ale wiecie, ja już znam ten Vivo, ona ma więcej kolorów tych podkładów, takich kryjących bardziej, no ale ja już znam Vivo i wiecie, no nie chciałam ryzykować, bo nie wiem, jakby się inne zachowały. Także użyłam tego z Vivo i właśnie teraz bronzer z Maca. Czy to w ogóle widać, czy dać jeszcze trochę? Nie wiem, cały czas jak patrzę w podgląd, to wiecie, widzę te białe mąki pod oczami, a to puder z Laura Mercier, ten translucent powder. Żeby wiecie, jak mi się ukruszy cień i osypię, to żeby był na pudrze i wszystko później zmiotę, a nie pod okiem, na którym już też, pod którym też już mam szpachlę, słuchajcie. Dobra, dam trochę tego rozświetlacza. Widać coś w ogóle? Nie, no, widać. No super jestem. To jest ten, wiecie... Bronze Goddess Solar Crush. Przepiękny jest ten. I odcień, i w ogóle efekt, jaki on daje, no... Oj, żeby tylko Magda zaraz nie przesadziła tutaj z tą radością. I słuchajcie, zblenduję sobie to wszystko tak i na górę dam właśnie Soft and Gentle. Cyk, cyk, cyk. I ten Soft and Gentle, no, zużycie jest konkretne, ale powiem Wam, że on jest taki super, tylko że ja też chyba Wam już to mówiłam, że ja na początku nie potrafiłam z nim pracować. To jest produkt mineralny, więc jego trzeba dłużej rozcierać, żeby efekt był mocniejszy i bardziej taki płynny. Wiecie co, rozłączę się, przechodzę do oczu, bo już mi jest gorąco i się chyba po prostu muszę rozebrać z tych emocji. Zrobię oko i do Was wrócę. Słuchajcie, zrobię jeszcze włosy, tą sukienkę nałożę i będzie dobrze. Tutaj mam jeszcze te dwie mgiełki z Eveline i to jest matująco, odświeżająca i utrwalająco odświeżająca, więc może sobie ja to utrwalę od razu. Bum. Jezu. Nie no, wiecie co, mam wrażenie, że ten aparat jeszcze działa na moją niekorzyść. Musiałam się przebrać w piżamę, bo było mi tak gorąco. Sorry. Uwaga, teraz... Niech mi się to chorzonnie utrwali wszystko. No i kurczę, naprawdę mam wrażenie, że w aparacie ten makijaż jest bardziej przerysowany niż w rzeczywistości. No jestem, słuchajcie, wymalowana, no ale kiedy jak nie na wesele.
Dobra, także tak to wygląda. Ja pakuję kosmetyki kolorowe, bo będą mi potrzebne jeszcze na jutro. I co? I powoli zaczynam ogarniać włosy. I takie, słuchajcie, moje niezbędniki, to na pewno są te kropelki z Vibo. Ja kiedyś Wam już je pokazywałam, że ja po prostu je mieszam ze zwykłym balsamem. To jest rozświetlacz do twarzy, ale ja po prostu tego używam do ciała i jestem teraz w samej tej halce, później wskakuję jeszcze w tą sukienkę, ale te kropelki, wiecie co, ja nakładam je na ramiona, no i na to, co mam odsłonięte. Jak widzicie, ta sukienka będzie dość długa, więc tutaj mam tylko taki krem BB do ciała z Bielendy. Także włosy już podsuszyłam, jeszcze zaraz będzie ostatnie suszenie. Wiecie co, tak ładnie mi się wysuszyły, że chyba ich nie będę już prostować, więc jeszcze tylko jakiś olejek na końcówki. I jestem gotowa. Jeszcze, słuchajcie, zapomniałabym Wam powiedzieć pro tip na jak ktoś ma długie i ciężkie włosy. Możecie nawet świeżo po umyciu nałożyć suchy szampon i później po prostu go wyczochrać. Wtedy po prostu ta objętość będzie na dłużej utrzymana. Teraz właśnie jestem rozczochrana. Jak widać, Cruella de Mon, zaraz będę go czochrać. No chodź, pokaż się. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że już mi się czoło świeci, jest trochę gorąco. Jak się czujesz? Jakby mnie ktoś obwiązał i ściskał. Jak ta kaszynka, która jest ta kaszynka, kojarzysz, że się szuka? Tak, potem będę wyglądał jak ludzik Pirelli. Czy Michelem, zawsze mi się myli. Michelem. No ale słuchajcie, jesteśmy, mamy jeszcze 19 minut do ślubu. Po drodze stawaliśmy w Maku. Nie wiem, zasypiałam na trasie jakoś tak. No, cieszę się, że już dojechaliśmy. Co mam powiedzieć? Stresuję się. Stresujesz się? Czy ty nie wiem. Nie. Ja nie wiem, ale ja się kościołem stresuję, że godzinę. Także czekamy na młodych. Myślę, że już niebawem będą podjeżdżać. W zasadzie to możemy już chyba do kościoła powoli iść. Już widzę, że goście nadjeżdżają. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear. Dzień dobry bardzo, wesele, dzień drugi. Jesteśmy w drodze do domu. Spaliśmy 2 albo 3 godziny, znaczy ja. I dzisiaj musi wyjechać. Nawet okularów nie ściągam, powiem Wam, że tak się wczoraj spłakałam ze wzruszenia. Witaliśmy wschód słońca, no, a ja mam tak ostatnio, słuchajcie, że na wschodach słońca rozklejam się, ale wesele było super. Nigdy w życiu nie byliśmy na takim weselu, na którym byśmy się tyle bawili, więc naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, zachwyceni. To było tak przepiękne i ślub, i wesele, że jesteśmy wow, pod wrażeniem. Teraz jemy śniadanie, znaczy ja już, to już jest moje 5 śniadanie, słuchajcie, już się jadłam żurek. Jadłam zupę gulaszową, w ogóle jadłam najpyszniejszy na świecie i w życiu żurek. I teraz będę miała fazę na żurek, na dzień po. Także jemy śniadanie i słuchajcie, jedziemy do Karoliny po Mariutka. Ponoć super się ze sobą dogadywali. Karolina powiedziała, że było bardzo fajnie. Znaczy, że jest jeszcze bardzo fajnie i że jest grzeczny i mądry, także bardzo się cieszę. Także jemy i jedziemy dalej. Won't stop, and just no stop, need the beat, won't stop, and just